na poziomie idei jako taki, fakt, że w miejscach, w których nie ma kina, gdzie ludzie mają utrudniony dostęp do kultury, nagle umożliwia im się ten dostęp do kultury, no to to należy, jak ten przysłowiowy klaps, zaklaskać po prostu. Bo sens tego działania jest ewidentny. Jeżeli ono jest jeszcze fajnie realizowane w takiej postaci, że pojawiają się widzowie i rzeczywiście to uczestnictwo jest, no to to jest, no co tu więcej można na ten temat powiedzieć? No, same dobre rzeczy. No. Ludziom powinno się umożliwiać dostęp do kultury jak w jak największej skali po prostu, zwłaszcza w dzisiejszym świecie, gdzie ona jest tak naprawdę, dostęp do kultury jest wartościowany głównie finansowo. To jest absolutnie fantastyczne, że kino przychodzi do nich, że nie oni idą do kina, tylko kino przychodzi do nich i mówi im: proszę bardzo, chcemy ci pokazać dobry film. Czasami takie wartościowsze tytuły gdzieś mogą umknąć. Dzięki wam też publiczność ma możliwość z zapoznaniem się z tytułami bardziej wartościowymi. Pochodzę ze Słupska i sobie w ogóle nie mogę wyobrazić jakby miasta bez kina, że nie wiem, no co można robić. Wiesz, wieczorem nie idąc do kina, no jeżeli nie mam nic do roboty, to właśnie tam spędzam chyba większość mojego wolnego czasu. Naprawdę wielki szacunek za tę akcję. To już kolejny raz, kiedy w Mińsku jest coś takiego. Jakby nie było takiego objazdowego kina, trzeba było się udać do Warszawy lub do Siedlec. Jedyna okazja, jaką mamy, obejrzeć filmy, jak to się mówi, z najwyższej i najnowszej półki. Dostarcza nam to wiele wzruszeń, wiele po prostu daje możliwości wyjścia z domu. Oby więcej takich, bo po prostu ludzie się spotykają, bawią się ze sobą i o to chodzi. Dziękuję.